Halo, dzień dobry. Dzisiaj powinno pyknąć 4000 subów, bo kiedy rozpisuję ten film 52 minuty po północy jest ich 3997. No co tu dużo mówić, chwała i sława oglądającym. Dzisiaj pokażę wam coś nieco bardziej ciekawego, bo walkę ze zmechanizowanymi halucynacjami bez otrzymania żadnych obrażeń. Samą walkę zaczynamy od trzech cieni, Bishopa, Knighta i Rocka. Cała trudność w walce polega na tym, że kiedy zabijemy jednego przeciwnika, pozostali staną się mocniejsi. Kolejność zabijania jest bardzo ważna, zaczynamy od Bishopa, który atakując teleportuje się do gracza, na drugim poziomie nie da się go prawie uniknąć. Drugi poziom jest najtrudniejszy w tej fazie, bo Knight ma niemalże kosmiczny zasięg ataku i to, czy między unikami uda mi się go uderzyć, zależy od tego, w którą stronę po zadaniu ataku się przemieści. Na szczęście co jakiś czas przerywa walkę, by wykonać animację, w której dwa razy ryczy. Wtedy mogę podbiec i zadać dodatkowe 2-3 uderzenia. Ważne jest, żeby zacząć atakować tuż po tym, jak zacznie drugi raz ryczeć, bo jeżeli się pośpieszymy, może oddać. Podczas drugiej fazy cały czas trzeba też pamiętać o Rocku, który będzie co jakiś czas teleportował się na gracza, by zadać obrażenia. Na szczęście, aby uniknąć tego ataku, wystarczy biec w linii prostej. Trzecia faza jest najłatwiejsza, bo z odpowiednimi modyfikatorami prędkości, czyli Doga i Walking Crane, można spokojnie sobie poradzić. Trzeba tylko pamiętać, by podczas unikania cały czas biec w linii prostej. Dla tych, którzy pierwszy raz widzą te zgraje włosów na oczy, szybki poradnik. Jak zbierzecie porozrzucane po świecie kawałki marmuru i doczepicie je do odpowiednich zdewastowanych pomników i rozbijecie je w nowiu, czyli kiedy księżyca nie ma, to pojawią się ci państwo. Zalecana kolejność przy walce, w której możecie otrzymać obrażenia, to Knight, Bishop i Rock. Dlaczego tak? Bo może i Bishopa w drugiej fazie nie da się uniknąć i przyjmiecie te dwa uderzenia, ale pomiędzy jego atakami zadacie kilka razy więcej ciosów niż pomiędzy atakami Knighta. Jeżeli chodzi o trzecią fazę, to bez zmian. No to co? Ja zaczynam trening z pradawnym tkaczem cieni i dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!